bardzo szczególny dzień, bo wręczamy nagrody, dziękujemy tym wybranym przez kapitułę, ale tak naprawdę chcemy podziękować wszystkim pracownikom Gdyńskiej Służby Zdrowia za bardzo trudną służbę, którą pełnią każdego dnia. 2 lata walki z pandemią, ale kiedy ona się jeszcze nie zakończyła, bo przecież trwa, trzeba o tym przypominać, pracownicy Gdyńskiej Służby Zdrowia bardzo mocno włączyli się w pomoc dla przybywających także do Gdyni, uchodźców z Ukrainy. To było bardzo ważne, żeby często osobom, które są w bardzo trudnych sytuacji, bez dokumentów, często po dalekiej drodze udzielać pomocy i ta pomoc była udzielana w sposób niezwykły, w środku nocy, z wielkim poświęceniem. Dzisiaj dziękujemy za to. Dziękujemy za każdy akt dobrej woli, jakim jest niesienie pomocy potrzebującym. Gdynianie dzięki tak wspaniałym pracownikom Gdyńskiej Służby Zdrowia czują się po prostu bezpiecznie. Co roku w tym szczególnym dniu nagradzamy 30 osób za różnego rodzaju działania i aktywności właśnie na rzecz mieszkańców naszego miasta. Jeżeli chodzi o tegoroczną edycję, wpłynęło ponad 100 wniosków dotyczących ponad 100 osób. Ten wybór był niezwykle trudny, ale byliśmy przekonani o tym, że każda ze zgłoszonych osób to osoba, która w sposób niezwykle empatyczny i zaangażowany właśnie jest włączona w te wszystkie działania na rzecz ochrony zdrowia w naszym mieście. Dzisiaj wręczyliśmy nagrody 30 osób. To są wszystkie osoby, które w sposób niezwykle szczególny właśnie angażują się z tą empatią, ze zrozumieniem i z niezwykłym zaangażowaniem w to, aby nam po prostu w Gdyni żyło się jak najlepiej.